Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku gry Russian Fishing Simulator 4. Dobrze nam znany ruski symulator wędkowania. Postanowiłem właśnie o niego wzbogacić mój sortyment na kanale i spędzić przy tym na spokojnie, bez żadnego stresu, bez żadnego obsługiwania maszyn, na spokojnie spędzić trochę wolnego czasu. Znajdujemy się na jeziorze Stary Gród i dzisiaj, krzaki, i dzisiaj postanowiłem połapać trochę z wami wędką gruntową. W moim jednym z ulubionych miejsc. Najpierw zobaczymy, co oni tutaj mają za zadania. Krąpa, okej, karasie. Karasie będzie łatwo zdobyć. 4 karasie, 350 gramów, easy. Płoć, zobaczymy, jak będą brały. Jazgarz, można też coś zrobić. Okoń, no to raczej nie będę łapał, 2 kilo. Kleń i te tutaj to już w ogóle ciężko jest zdobyć, bo to są trofeja. Także tych nie damy rady. 28 kilo, amur czarny, jasne. Dobra, idziemy zobaczyć do mojego miejsca. Musimy stąd wyjść najpierw. Gdzieś tu, w tą stronę się wychodziło. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj brało, jak będzie to dzisiaj wyglądało. Dlaczego zdecydowałem się na wędkarską grę, na wędkarski symulator? Otóż jest to gra, do której nie muszę się zbytnio dużo technicznie przygotowywać. Mogę ją nagrywać po pracy. Przy okazji odpoczywając trochę po ciężkim dniu w robocie. Wszyscy znamy, wiemy, jak to jest. Stresujący dzień w pracy. Przychodzisz do domu i nic ci się nie bardzo chce robić. O, za daleko trochę. Muszę się trochę wrócić. To było tutaj, w to zielsko. Okej. Okay. Także to wszyscy znamy. Co my tu będziemy łapać? Na pewno będą brać karasie. Jest pochmurno, czyli może nawet wziąć amur. Może karpik się trafić. Lin może wziąć. No, zobaczymy, jak to będzie. Najpierw biorę swoją dużą wędkę na duże ryby. Tutaj mam założone. Pojawiają mi się tutaj wskazówki, ponieważ gra jest nowo zainstalowana. Dawno w nią nie grałem. Co my tu mamy? Czarna porzeczka pop-up z jagodą. Nie znam się jeszcze dokładnie na tym, systemie łowienia, ale słyszałem, że na to może wziąć amur, na to może wziąć lin, na to może wziąć karp. Zobaczymy, jak to będzie. Ciężka wędka, duża wędka, ryby do 10 kilo nie powinny być tutaj problemem. I zarzucimy jeszcze sobie dwie wędki, które będą po prostu... A chociaż nie, to nie ten. Tutaj zdejmiemy ten koszyczek z zanętą, bo ja tutaj miałem ostatnio koszyczek z zanętą na karasie, ale w tym momencie raczej go nie potrzebuję. Ciasto twarogowe zamieniłbym na... płatki owsiane. Zobaczymy, jak będzie na to brać. Okej, i zarzucimy jeszcze jedną wędkę z białym robakiem. Co my tu mamy? Biały robak, średni haczyk, ósemka. Zmienię tutaj na dziesiątkę. Ósemka może być trochę za duża, ale białego robaka zostawimy. Na białego robaka i lin weźmie. Na białego robaka i leszcz weźmie. Zobaczymy. No dobra. Siódma rano. Niby wcześniej. A zobaczymy, jak będą brały. No widzicie, biały robak już w akcji. I ciasto w akcji. Ta wędka może być cały czas praktycznie nieaktywna.
Ale to tylko dlatego, bo na niej jest bardzo specyficzna przynęta założona. Ona jest w zasadzie założona na dość ciężkie ryby. Ale ostatnio, jak mi tutaj Amur wziął, no to mi wyciągnął całą żyłkę z wędki, także może być ciekawie. Dobra, pierwsza ryba, płotka. Bierzemy. Na ciasto, okej. Co my tu mamy? Zobaczymy. Coś małego. Karaś. O, karasie będą tutaj brać. To jest dość dobre miejsce na karasie. Jakbym tu jeszcze zanętą trochę rzucił, to nawet byłoby lepiej. Ale zobaczymy na razie bez zanęty. Nie dziwcie się, będą się tutaj w lewym dolnym rogu pojawiać informacje na czacie po niemiecku, a to tylko dlatego, że no, gram z Niemiec i mój region docelowy są niestety Niemcy. Nie wiem, jak go zmienić na polski. Także nie irytujcie się tutaj. Może być tak, że właśnie tam będą po niemiecku wyświetlane informacje. No i co? I ciasto brało i przestało. No dobra. O, widzicie, biały robak już wziął. Dość agresywne branie. W zasadzie haczyk mógłbym jeszcze mniejszy założyć. O, patrzcie, uklejka wzięło. Dobrze. Co ja mam tu założonych? 10. Mógłbym w zasadzie jeszcze trochę mniejszy założyć. 14. Zobaczymy, jak na 14 będzie brało. Biały robak. No, czasami duży haczyk to tak nie zawsze dobrze jest. Tutaj większość ryb bardzo dużo zależy... Brania zależą bardzo dużo od tego, jaki mamy haczyk, jaka wędka. Mamy branie na ciasto. Albo i nie. Zawsze jak gram w to... A, patrzcie, to wzięło. Dobra, ściągamy. Zawsze jak gram w tę grę, to mi się przypominają czasy, jak byłem jeszcze młodziakiem. Zawsze lubiałem wziąć wędkę, iść nad rzekę i połapać trochę ryb. W Polsce miałem kartę wędkarską, która niestety tutaj w Niemczech nie jest ważna. Tu w Niemczech muszę wykonać nową kartę wędkarską, ale ten cały, ta cała biurokracja tego... kursu i tego zdawania egzaminu bardzo mnie przeraża, szczerze mówiąc. Dlatego jeszcze nic nie robiłem tutaj, żadnego kursu. Prędzej czy później go zrobię. To już jest branie. No, biały robak też. Łotka, 1 kg, 33 cm. Proszę, proszę. Bardzo fajne jest to miejsce. A tu co jest? 1 kg płotka, to już jest całkiem dobry rezultat. Też bierze ciasto. No kolejna płotka, 440 gramów. Okej. Jak tak płotki będą dalej brać, to może do kawiarni zrobimy questa, dostaniemy trochę kasy. Oj, nie tą wędkę złapałem. Tutaj mam branie. Coś już siedzi. Coś większego. Karaś, dobra. Te karasie tutaj głównie będą brać. Ale jak już wspomniałem, i lin tutaj bierze.
dobre miejsce właśnie na Amura. I karpia można było stąd wyciągnąć. Zarzucimy trochę dalej, bardziej na środek. O. Tam zostawimy. Tu już branie jest. Ryba siedzi. O, nawet walczy. Walczyć to ty możesz, ja cię tu wyjmę. Moje wędki są dość dobrze skonfigurowane. 594. Gramy, karaś. Dobra. Mam wędki tutaj tak zrobione, żeby w miarę ciężkie ryby wyjąć. Tu nic nie ma, dobra. Te dwie wędki gruntowe, co tutaj mam, to są standardowe wędki, które się w zasadzie na samym początku kupuje w zestawach. Ta już jest troszkę większa, ta wędka ma do bodajże 14 kg wytrzymałości, także ta wędka już jest przygotowana na naprawdę duże ryby. Staram się zawsze tak zrobić, żebym miał dwie wędki takie na zarzucone na małe ryby, na mniejsze ryby i jedną na taką naprawdę dużą, sytą. O, właśnie. Jak widzicie, już coś bierze. Jest dobra pogoda na Amura, także tutaj może być dość interesująco. Muszę, kurde, szybko zarzucić i tutaj się przenieść. Może być dość interesująco. Amur, ryba, która bardzo lubi walczyć. Uch. Trochę mniejszy okaz. Ale ryba dość spora, widać po tym, jak ciągniemy. Co my tu mamy, kurde? Nie wygląda to na ten. Amur to nie jest. Karaś wziął 1,5 kilo. No dobra. Zarzucamy. Dobra, niech to na sobie tam leży. Tam się jej nic nie będzie działo. Tu mamy coś? Trochę mniejszy karaś. No, tu mniejszy haczyk jest. Także te karasie tutaj na tej wędce też trochę mniejsze będą. Nie wiem jak wy, ale nawet jeżeli to jest gra, nawet jeżeli nie jest to w rzeczywistości, uwielbiam siedzieć nad wodą. Uwielbiam delektować się tą ciszą. Śpiew ptaków w tle. Od czasu do czasu dzwonek na tym, na wędce. 21 trochę za mocno. Amulet jest trochę mocno. 20 jest ok. To jest taka typowa gra po pracy, żeby po prostu wziąć i usiąść, odpocząć, zrelaksować się. Ale to dziwne, miałem karasia 1,5 kilo i to nie był ten, nie był okaz. A te dwie wędki będą cały czas ten. Ciasto tutaj dobrze idzie. I biały robak. To są takie standardowe, podstawowe przynęty. Nie chciałem od razu tutaj na jakieś kulki pop-up ławić na wszystkie trzy wędki, tylko chciałem właśnie tak również wam pokazać, że można i tutaj na oj, niepotrzebnie, zamyśliłem się i podniosłem. Że można tutaj również na zwykłe, najzwyklejsze przynęty łowić, że niekoniecznie trzeba mieć tutaj jakieś nie wiadomo ciężkie wędki i nie wiadomo jakie skomplikowane przynęty. Zwykły, najzwyklejszy biały robak, do tego ciasto, kartofel bardzo też dobrze tutaj się sprawdza, również kukurydza też dobrze tutaj się sprawdza.
Ona kartofla to i karp weźmie, i amur weźmie. Także tutaj wszystko jest. Ja tą wędkę, wiecie co, tą wędkę wezmę i... I zarzucę jeszcze raz. Ja ją podniosłem, tam było branie. I to branie w zasadzie zepsułem. Także weźmiemy tą wędkę, zarzucimy jeszcze raz. Tu na ciasto już coś wzięło. Rzucimy trochę tam bardziej. Pod te konary, co tam w wodzie są. Tu na ciasto coś wzięło. I pamiętajcie, żeby nie ładować nie wiadomo tutaj jak dużego haczyka. Chyba, że chcecie, no, troszkę rzadziej coś wyciągnąć za to coś większego. Też tam rzucimy w konary. Tu już coś jest. Uuu, coś większego. Coś, co się jeszcze stara. Coś, co się stara jeszcze walczyć. No, zobaczymy. Najbardziej waleczną rybą, jaką tutaj ciągnąłem, to jest amur. Chociaż szczupak też tutaj nieźle walczył. Dobra. 690 gramów karasi, okej. Także zadanie na karasie na pewno zrobimy. Na płotkę może też. Co my tu mamy? No, płotki mamy raz, dwa, dwie tylko. Trzy? Nie, dwie, dobra. Trudno. Ciasto widzę, że bierze. Delikatnie. Chciałoby najmniej. Chciało, ale przestało. Teraz troszeczkę pogoda jest do bani. Jest 12, wychodzi słońce, brania mogą przestać, nie mogą, nie będą na pewno trochę rzadsze. Ryby to tak bardziej z rana albo z wieczora żerują. Także zobaczymy, co my tu będziemy mieli jeszcze. Mógłbym tutaj rzucić zanętę na karasie, ale nie wiem, czy nie odstraszę amurów w ten sposób. Tą wędkę zwinę. Jezu, jak tu hamulec. Hamulec na 29 zaciągnięty. W ostatnim razie musiałem coś dużego ciągnąć. Rzucimy tam na środek. Daleko. Dobra. Naprężona ta żyłka? Nie widać. Naprężona jest, dobra. Bardzo ważne w wędkarstwie gruntowym. Żyłka musi być napięta, żeby po prostu całe branie było przenoszone na wędkę, żeby po prostu było widać, że coś tam dziabie po tym haczyku. Biały drobak tutaj. O, ciasto też. Tutaj można też troszeczkę inaczej zrobić, można jedną wędkę gruntową złożyć i na przykład na wędkę teleskopową tutaj łapać. Też jest bardzo dobra możliwość. Też tak czasami robiłem. Małe karasie. Albo założyć trzy wędki gruntowe, z tej dużej zrezygnować, za to zrobić trzy takie zwykłe. Jedno można tutaj na dżdżownicę założyć, albo na rosówkę. Może się wtedy węgorz trafić. No, tutaj jest branie. I jazda. No, ryba siedzi, dobra. Nie wiem jaka, bo dziwnie to tak wyglądało przed chwilą. Karaś na pewno. No,
trochę większy, 777 gramów. To już taki trochę bardziej wyżarty. Joppa. W zasadzie my to w tym momencie to tak nie idziemy na jakość tych ryb, tylko tak bardziej na ilość, żeby troszkę kasy zarobić, bo jakby nie patrzeć, to tutaj w tej grze właśnie o to chodzi, żeby jak najwięcej srebra czy złota, ja nie wiem jaka tu jest waluta nawet, żeby właśnie tutaj kasę uzbierać na nowy sprzęt. Można sobie wtedy dodatkowo jakieś wędki kupić. Albo wędki teleskopowe, albo wędki gruntowe. Przynęty też trzeba kupować, szczególnie teraz jak ja tutaj ostatnio odkryłem, ostatnio praktycznie zdobyłem możliwość właśnie na łowienie metodą pop-up. Te kulki zapachowe, czy tam kulki smakowe, one też nie są wcale tutaj takie tanie. Nie mam jeszcze żadnych takich... O, tu jest branie. Żyłka opadła. Widzicie, jak idzie? Mogę to wziąć w zasadzie, spróbować zobaczyć. Ryba siedzi, dobra. Bierzemy, wyciągamy. Zawianka na białego robaka? No dobra. Jak widzicie, ta wędka tutaj cały czas jest praktycznie nieruszana. Te zwykłe, najzwyklejsze przynęty są tutaj bardziej takie... Bardziej takie... Lepsze... O, wypięła się ryba. Ha, ryba mi uciekła. O, nie szkodzi. O, czekajcie, czekajcie, kurczę. Tutaj nasza duża wędka się obudziła. Ale ktoś z szczupaka wyjął 7,7 kg. Dobra, ryba siedzi. 7,7 kg szczupak, ja pierdykam. Tu fajnie się też duże szczupaki łapie. To jest właśnie tutaj, tutaj też jest to miejsce takie dobre na szczupaka. Tylko że szczupaka tutaj to na spinning. Szczupak tutaj jak taki duży weźmie, to on aż potrafi z wody wyskoczyć, żeby się wypiąć. Także też jest ciekawe holowanie szczupaka. No dobra, czekajcie, zobaczymy co tutaj, nie, co tutaj są za rekordy na tym. A mianowicie, co mnie interesuje? Interesuje mnie leszcz. Ciasto z grochu, ciasto twarogowe, pęczak, okej. Lin jest właśnie na pop-up, na porzeczkę i jagody. To jest mniej więcej to sama kombinacja co ja mam. Miętus jest na mięso. Okoń jest na spinning. Płotka na pęczak wzięła. I na chruścika. Okej, też dobrze, dobrze wiedzieć. Ukleja, węgorz również na mięso bierze. Nie jesteśmy na mięso ustawieni. Karpik bierze na kokos i śmietana. Okej, też nieźle. Ale również widzicie czarna porzeczka i jagody. Także ta wędka tutaj po prawej stronie jest mniej więcej ułożona pod bardzo dużo gatunków ryb.
tyle tylko, że tutaj bardzo dużo zależy od miejsca, bardzo dużo zależy od pogody, bardzo dużo zależy warunków tutaj. Ostatnio tutaj wyciągnąłem Amura 3 kilo, bez żadnego problemu, ale potem jak kolejny wziął, to mi całą żyłkę z kołowrotka wyjął. Już nie zdążyłem latać dookoła tego jeziora. A jak wszyscy wiemy, na jeziorze Stary Gród ci, co łapią amury, to wiedzą jak z wędką biegać po tym jeziorze, bo ryba jest tak waleczna, że jest w stanie całą żyłkę wyciągnąć, więc trzeba żyłkę mieć naprężoną i lecieć dookoła jeziora za rybą. Co też czasami jest dość interesujące. Jak na razie widzicie, łapiemy tutaj na zmianę karasie. Ryba siedzi. Nie, była, ale uciekła. Była, ale uciekła. Jak ja sprawdzam, czy ryba jest zaczepiona, czy nie? Jak mam wędkę podniesioną, wciskam klawisz E, jest, widzicie, szybkość klawisz R, szybkość zwijania. A jeżeli ryba jest na haczyku, to pojawia wam się takie charakterystyczne piknięcie i właśnie prędkości zwijania nie możecie już zmieniać. Dlatego, jeżeli chcecie być pewni, że ryba akurat wzięła i jest już na haczyku, no to wciśnijcie klawisz R, będziecie wiedzieć. Mamy godzinę 16, zbliża się wieczór. Powinno być wieczorem troszeczkę więcej brań. Tak sobie pomyślałem, że w tym formacie gry będę grał około godziny. Godzina to jest właśnie mniej więcej 24 godziny w grze. Zobaczymy na koniec dnia, co złapaliśmy, ile dostaliśmy kasy za to. Tu jest ciasto. Cały czas zastanawiam się, czy trzeba byłoby tutaj zmienić przynętę, czy zostawić, ale jak na razie widzę, że ciasto dość dobrze bierze. Mógłbym tutaj w zasadzie troszkę inne ciasto założyć. To bardzo dużo zależy, jakie ciasto jeszcze tu jest. Kulki z chleba też można tu założyć. Kulki z chleba też są dobre na karasie. Ten dzwoneczek mi się bardzo podoba. Coś wzięło? Ryba siedzi, ale coś małego, bo widzę, że bez problemu mogę wyciągnąć. Tak jak wspomniałem, wciskając teraz klawisz R, mamy takie charakterystyczne piknięcie. I na dole jest informacja, że prędkości zwijania nie można zmniejszyć albo zwiększyć. A, coś małego. Jakiś wypierdek nam się tutaj trafił. Powinienem zanęcić, ale jeszcze zanęt nie mam tutaj wyszkolonych, nie mam tutaj zanęt wyćwiczonych. Także nie wszystkie zanęty mogę tutaj robić. Tu w zasadzie powinno się zanęcić, albo co najmniej jedną wędkę gruntową z zanętą, z koszyczkiem zarzucać. Coś tu siedzi, już widzę. Tak jest. Dobra, zobaczymy co tu jest. Jak tak macie trzy wędki gruntowe zarzucone z taką standardową przynętą,
to cały czas macie co robić. Jedna wędka bierze, druga wędka bierze, zanim jedną zwiniecie, już macie na następnej branie. Tu w tym miejscu trochę... Ta trochę przeszkadzał, tą bym najchętniej w tym momencie zwinął i co innego tutaj zarzucił, ale jednak rajcuje mnie ta myśl, że mogę Amura złapać. Bardzo mnie tutaj rajcuje i dlatego mam założoną, tutaj mamy. Zaraz zobaczę, jaki mam haczyk, bo ja na tej wędce nie wiem nawet, jaki haczyk mam. Płotka, dobrze. Co my tu mamy? Jaki tu ja mam haczyk w ogóle? 8, trochę duży. 10 bym chciał. Mam jeszcze 10? Mam jeszcze 10. Mieliśmy tutaj zwykłe ciasto z płatków owsianych. Może zarzućmy... kulki z chleba. Właśnie ich szukałem. Zobaczymy, co się będzie na kulkach z chleba działać. Poćwiczymy trochę tutaj, popatrzymy, co dzisiaj bierze. I czy w ogóle będzie coś brało na kulki z chleba, bo to jest też jedna z podstawowych przynęt tutaj w tej grze. No, od razu branie. Mały, ale sztuka się liczy. Coś tam za to będzie. Tu jest dość agresywne branie na białego robaka. Jest? O, widzicie? Ryba walczy. To dobry znak. A ja tu trochę hamulca podciągnę. Ja ją wyjmę na ten sprzęt. Te dwie wędki podstawowe, one są tak ustawione u mnie do 3-4 kilo, potem mogą być faktycznie problemy. Ale tak do 3-4 kilo to nie mam żadnego problemu, żeby tutaj rybę wyciągnąć. Hamulec trochę z mniejszym, żeby ryba jak weźmie, to żeby mogła sobie trochę tej żyłki jednak wyciągnąć z kołowrotka. Patrzę, czy tutaj na te kulki z chleba było coś chciało wziąć, ale przestało. Czekajcie, zobaczę szybko pogodę, muszę zobaczyć. A, za 2 dni będzie dopiero deszcz. Bo deszcz najlepszy by było, jakby było pochmurno i deszcz, to jest właśnie najlepsza taka pogoda tutaj na Amura. Tu coś się dzieje. Na tej wędce po lewej stronie widzę, jak żyłka w górę i w dół skacze. Kulki z chleba również. Tu coś siedzi. Tu coś jest. No. Widać, jak żyłka opada. Jak żyłka opada, znaczy ryba wzięła i podpływa do góry albo podpływa w kierunku brzegu. Właśnie w ten sposób powstaje opadanie żyłki. Naprężymy tu. Tutaj coś się dzieje. O, karasie to tam. Standardowo tutaj. Tu żyłka opadła. Czemu? Nic tu nie ma. A wezmę, zarzucę jeszcze raz. Tak co do tej wędki. Mogę wam pokazać, wędka jest do 14 kg wytrzymałości, do tego mam założony tutaj przypon na 6,4 kg. Mógłbym nawet tutaj
większy, cięższy przypon założyć, o ile mam... Nie, mam 5 kilo jeszcze tylko. Muszę sobie nowe przypony załatwić, widzę. Także 6, do 6 kilo wyciągnę wszystko bez żadnego problemu, potem mogą się zrobić... Potem może być ciężko, kołowrotek też mam do 6 i 4 kilo hamulec. Jeżeli ryba jest cięższa, to mi właśnie... To mi właśnie wyciąga żyłkę z wędki. Także ta wędka jest już naprawdę na ciut większe ryby naszykowana. Która tu brzęczała? A, widzicie. Biały robak. Dość agresywne branie. Jak widzicie, szczytówka od wędki bardzo mocno skacze. Będzie zabawnie, jak właśnie Amur weźmie mi na lżejszy zestaw, to będę wtedy się... Będę się męczył, żeby go wyjąć. Bo na białego robaka również Amur tutaj może wziąć. Coś chciało, ale widzę, że przestało. Kulki z chleba. No cóż, było branie i skończyło się. Musimy coś zjeść. Ale nic nie szkodzi. Jeszcze cała noc przed nami. Zobaczymy, jak to będzie szło w nocy. W nocy to najlepiej tutaj byłoby jedną wędkę... Coś tu wzięło. Jedną wędkę zmienić na coś mięsnego, jakąś dżownicę, morosówkę można by było tutaj też zarzucić. Bo właśnie w nocy tutaj bardzo chętnie podpływają mięsożerne ryby. Coś siedzi, dobra. Jezu, ale pod brzeg podpłynęło. To prawie, kurde, ryba prawie z wody tutaj do nas dopłynęła. No dobra. Płotka. No, płotki dobrze. Mamy zadanie na płotki, więc weźmiemy. Biały robak tu jest ok. Białego robaka to na noc też można byłoby zostawić. Chyba się je skuszę zamiast ciasta, zamiast tych kulek z chleba, żeby założyć jakiegoś robala. Ta wędka nic nie... Na tej wędce dzisiaj spokój jest. Normalnie to ta wędka głównie hałas tutaj robi. Coś małego. Płotka. No dobra. Zawróćmy tutaj tą jeszcze. Ale najpierw zmienimy tutaj zanętę, przynętę, nie zanętę, przynętę. Zanęta to jest co innego. 73 te mam, no to dobra, to załóżmy te, zobaczmy. Dobra, jesteśmy na noc przygotowani. Zobaczymy, jak to będzie szło. Sorry za tą przerwę. Nie ma to jak podczas nagrywania. Dzwonek do drzwi.
To chyba jest najgorsze, co może być. Czy ludzie nie rozumieją, że można pracować z domu? No ale dobra, dzisiaj jest weekend, sobota. Sąsiadcy wrzucili list, który należał do mnie. Miło z jej strony, że mi przyniosła, bo bym szukał. Ale przez to całkiem tutaj zgubiłem rachubę, co tu brało, a co nie. To jest właśnie to. Podczas nagrywania dzwonek do drzwi i zaczynają się problemy. A że tej gry nie bardzo można tutaj zapauzować, nie można jej tutaj zatrzymać, no to zdarza się, że muszę odejść i zostawić was w ciszy. Ale za to możecie się delektować śpiewem ptaków. A czerwony robak tu też powinien brać, kojarzę. Co do tej gry, to bardzo długą przerwę miałem. Około pół roku. A kiedyś to stary gród, to jezioro, znałem każde jedno stanowisko, znałem, wiedziałem na jakim stanowisku jaka przynęta. Teraz już się to trochę zmieniło. Przynęty z kiedyś nie są tutaj teraz tak... tak, nie są tak, nie działają tak jak kiedyś. Ale tak szczerze powiedziawszy, spodziewałem się trochę więcej tych brań. Mamy jak na razie tylko 37 ryb. Ale jeszcze cała noc przed nami. Zobaczymy, jak w nocy to będzie szło. W nocy będzie tak średnio, ale tak od 3-4 rano znowu powinno się zacząć dobre branie. Robak tu będzie szedł teraz. Czerwony robak dobry jest właśnie na noc. Jest tutaj dużo ryb, które na czerwonego biorą. Coś małego. A, o, koń. Okoń, czerwony robak i biały robak. Siedzi tu już coś, czy nie? No, coś tu już jest, faktycznie. Tylko coś nie ma siły, żeby w ogóle tytówkę w dół położyć. No, będzie coś małego, na 100%. O ile w ogóle coś jeszcze jest, nie? Nie, coś uciekło. Coś było i coś uciekło. Dobra. To czekamy dalej. Tutaj ta gra za każdym razem inaczej ryby biorą, za każdym razem biorą inne ryby, za każdym razem, obojętnie co byśmy nie użyli, będzie inaczej. To miejsce jest dość dobre, chociaż mam jeszcze jedno lepsze, albo inaczej powiem, bardziej takie ulubione przeze mnie. Chociaż to też nie jest złe, tutaj można właśnie karasie bardzo dobrze łapać. I amury biorą tu w tym miejscu. W miarę dobrze. To jest dobre miejsce, dobry rzut. Coś próbuje walczyć. Ale od razu przestało. A dzisiaj to tak bez zanęty. Ja muszę tutaj
produkcję Zanet trochę podćwiczyć, także... Crafting Zanenty, bo to przydałoby się jej zrobić na... No, na Amura mam Zanentę, ale nie wiem, czy mogę ją robić, bo właśnie nie wszystkie atraktory mogę używać. Ach, przestań z tymi podpowiedziami. Naleszcza by się przydało, ale oleju anyżowego nie mogę robić, bo potrzebuję co najmniej 30%. Co najmniej 30%. O, to będzie mocno. 30%, chodziło mi o 30% zrobionej, wyszkolonej produkcji Zanet. Tu widzę branie, już ryba siedzi na haczyku, ale... Ta wędka jest mi trochę ważniejsza. To zostawię. Chyba przestało. O. No dobra, to tą wyciągnę najpierw. Tam jest bardzo charakterystyczna, bardzo taka specyficzna przynęta, ta pop-up z tymi jagodami, z czarną porzeczką. Niby brało, ale przestało, jak zwykle. Ale już, jak już wspomniałem, miałem tutaj już lepsze momenty, gdzie ja naprawdę tutaj rybę za rybą wyciągałem, bo teraz, tak jak widzicie, przestało w ogóle wszystko brać. Tu coś jest. Na czerwonego robala coś wzięło. No. I coś podpłynęło pod brzeg, dlatego żyłka opadła od razu. Coś małego, może jazgasz? O, jazgasz. 55 gramów. O, czekajcie. Duża wędka się ruszyła. Ale po szczytówce widzę, że to nie będzie nic wielkiego. Po szczytówce można bardzo dobrze rozpoznać, czy to będzie duża ryba, czy nie. Mogłoby coś wziąć na tą wędkę, coś takiego większego. A to robi takie podchody i zostawia. I znowu, było branie i nie ma. Dobra. Dziś po prostu nie jest dzień na ten system łowienia ryb. No, a tutaj coś dużego wzięło. Próbowało walczyć. Niezłe te karasie. Pół kilo to i tak jest dobrze. Najlepsze ryby to tak. Lina, żeby wyciągnąć, bo za to jest dużo kasy. Amur jest dobry, karp jest dobry. Karaś to tak... Sztuka się liczy w zasadzie, ale to tak trochę mało dochodowe. Biały robak znowu? Widzicie, tu sztytówka się na przykład bardziej w dół wychyla. Coś? Coś większego. Ale widzę, że tutaj ludzie same karasie wyciągają. Cały czas obserwuję tutaj czat po lewej stronie. Tyle tylko, że wyciągają trochę większe niż ja. Mają troszeczkę inne zestawy. Możliwe, że mają haczyki większe i żyłkę lepszą. Ach, czy to nie jest ładnie. Księżyc, pogodne niebo.
świerszcze słychać w tle. To jest właśnie to, co jest, co, czym najbardziej delektuje się właśnie w tego rodzaju grach. To są po prostu gry, żeby po stresującym dniu pracy po prostu wziąć, posiedzieć trochę nad wodą i odpocząć. Tyle tylko, że ryby mogłyby trochę częściej brać. Coś już jest, ale poczekam jeszcze. Coś do brzegu podpływa. Coś usiadło przy dnie i siedzi. Czekajcie, zaraz to wyjmiemy. Jop. 714 gramów. Karaś, no nie już taki, nie, wcale nie taki mały. A karasia to chyba tutaj na wszystko można wyjąć. Nie znam tutaj, nie wiem, przynęty. O, patrzcie, ktoś złapał okaz karasia złocistego. 1,8 kilo. Zobaczcie. Okaz karasia złocistego 1,8 kilo. Nieźle. Nieźle. Ale jak sami widzieliście, nie, po lewej stronie na czacie, same karasie. Nic innego tutaj nie bierze dzisiaj. Ani leszcz się nie trafił, ani lin się nie trafił, nic. A poczekamy jeszcze z kilka godzin, tak do 8 rano. Mniej więcej do tej godziny, o której tutaj zacząłem. Wyciągniemy wszystkie wędki, zobaczymy, co mamy. To też jest bardzo agresywne branie. O, kurde, coś tu będzie, to już coś walecznego. Odbierak weźmiemy, żeby tutaj... Amur? Czy to jest amur? Nie, jaś! Okej. Okay. Faktycznie, bo jazie biorą właśnie... agresywnie. To nawet się zdarza, że jaś nawet nie ma, nie próbuje przynęty, tylko od razu łapie i od razu ucieka. Nie? Także... Fajnie, fajnie. Jaś, no, coś nowego. Czerwony robak nie idzie. Zwińmy go. Mam jeszcze kilka godzin. Mam tutaj okazję połapać. No, wiecie co? Założymy kartofla. Trochę ryzykowne. Ja powinienem jeszcze większy haczyk założyć. Ale zobaczmy, może tutaj na tą wędkę wyciągniemy jakiegoś amura. Chociaż na tą wędkę bym nie bardzo chciał go ciągnąć. Bo to się może dziwnie skończyć. To ustawienie, ten setup na tej wędce nie jest w zasadzie na amura ustawiony. Ja tu mogę ciągnąć ryby tak do 3 kilo. Na tej drugiej tak do 7. Mógłbym nawet ciut więcej zrobić. Wędka do 14 wytrzymuje. No ale zobaczymy, co to będzie się działo, bo jak na razie to się nic nie dzieje. Kukurydza też byłaby dobra. Ona kukurydza, to może lin by nawet wziął. Karp. Ktoś miętusa wyciągnął. O, widzę, że ktoś na...
na mięso w ogóle łapie, bo mnie tutaj jest dość ciężko wyjąć. Ja też w zasadzie tutaj jednego złapałem. A, Miętusa złapałem chyba tutaj jednego tylko. I to złapałem go na rosówkę. Tutaj kiedyś inaczej też robiłem, ponieważ w dzień miałem zarzucony biały robak, ciasto i nie wiem, kartofel albo kukurydza, a na noc zmieniałem cały zestaw na rosówkę, czerwonego robaka, dżdżownicę, ochotka czasami tutaj też dobrze brała. Biały robak. Ouu. To będzie zabawne. O ile weźmie. Mam. No to mamy dzisiaj pierwszego Amura, który już zaczyna walczyć. A! A, z tym może być problem. Komszon, dawaj. Zaraz będziemy biegać dookoła jeziora, już widzę to. Ja już to kurde widzę. I słyszę na innej wędce, że też coś dużego wzięło. Mamy dwa amury. Super kurde. Dobra, zaczynamy biec dookoła jeziora. Co oznacza, że musimy cały czas mieć żyłkę naprężoną i idziemy w stronę, w którą ucieka ryba, bo to będzie trwało, zanim ją zmęczę. Szczególnie, że mam dość mały kołowrotek. Powinienem sobie kołowrotek zmienić. O. Żyłka mi się poluzowała. No, dawaj. Tam na następnej wędce już był amur, bo słyszałem, jak wyciągał żyłkę z kołowrotka. O, dawaj. Widzicie, na koniec dnia, jak już chcieliśmy tutaj uciekać, to jednak coś dużego wzięło. Już pomału przestaje walczyć, co mnie cieszy. Słyszycie dzwoneczki po lewej stronie? Kurde, na tamtych dwóch wędkach na pewno jest hardcore w tym momencie. Nie, jeszcze próbuję uciec, ale już jest zmęczony, także... Tam na tamtych dwóch wędkach będzie hardcore, na kartoflu szczególnie. Ten próbuje cały czas, patrzcie, jeszcze próbuje walczyć, jeszcze próbuje uciec. Nie ze mną te numery, kolego, akurat ustawiłem się na ciebie, na ciężką wędkę, także... Na koniec dnia bardzo dobra nowina i bardzo dobry połów. 4,29. Amur biały. O kurde, czekajcie, idziemy szybko do tamtych wędek. No tam na pewno będzie hardcore, na kartoflu szczególnie. O ile nie wyciągnął mi całej żyłki. Zarzućmy ją, może jeszcze coś złapię. Dawać to. To też coś dużego, bo widzę, że już ryba prawie, że jest na powierzchni. A jednak na dole ten cały wyświetlacz świeci się prawie, że na pomarańczowo. O właśnie.
Mamy branie na dużej wędce. O kurde, teraz się zaczęło. Co my tu mamy? Karpia mamy. No. Karp faktycznie. Tu też coś jest, ale coś małego. Mamy karpia, mamy amura, to już jest bardzo dobrze. Coś małego tu wzięło. A mały lin trafił się. Na naszej dużej wędce znowu coś jest, ale tym razem coś mniejszego. O, małe. Małe coś. Mały karaś. Dobrze, chociaż jednego amura trafiliśmy. Spodziewałem się wprawdzie więcej, ale... I jeden jest dobry. Dobrze. To ten miał tylko 4 kilo, nie? Pomyślcie sobie, ja mam kołowrotek hamulca 6, ponad 6 kilo, nie? No to byłem go w stanie szybko zmęczyć, ale jak tak bierze ryba, która ma 7-8 kilo, no to... Uff! Pojawiają się problemy wtedy. To też jest dość ciekawe branie. Szczytówka bardzo mocno pracuje. A co to wzięło? Bo nie mogę rozpoznać. Jakaś ciemna ryba. Wcale bym nie narzekał na oka z karasia. No ale 1,4 kilo też wcale nie jest taki mały ten karaś. Zdobyliśmy kilka ciekawych ryb dzisiaj. Poczekamy tak do godziny 9, mamy jeszcze około 2 godzin, 2,5 godzin. Będziemy wtedy zwijać wędki i będziemy się kierować w kierunku sklepu, gdzie odbierzemy nasze nagrody pieniężne, za które sobie będziemy mogli coś fajnego kupić. Jaka cisza się od razu zrobiła. Dwa duże brania i od razu skończyło się cokolwiek. No dobra, jeżeli nie będzie brać, to trochę skrócimy ten czas oczekiwania. Na Amura też jest dobre miejsce rzucić tam między ten kamień a te krzaki. Tam właśnie w to zielsko też jest dobrze rzucić właśnie na Amura. I tam też szczupaki biorą, jeżeli tutaj na spinningu jesteśmy. Pod tamtą wysepką. To miejsce właśnie w zasadzie można też z drugiej strony ławić. Jeżeli byśmy tutaj poszli to miejsce, na ten kamień, to możemy rzucać w to zielsko tutaj. Tam w kierunku tych harszczy, w to zielsko, co tutaj pływa po wodzie, też jest bardzo dobre miejsce. Też można bardzo fajne ryby złapać. Ogólnie właśnie z tej strony najciekawsze jest właśnie. Tutaj coś jest. Nie, nic nie ma. Żyłka tylko opadła. Chyba będziemy zwijać pomału, bo widzę, że tu nic nie bierze. Dobra. Koniec na dzisiaj. Starczy. 24 godziny spędzone nad jeziorem. Oczywiście w grze. A coś się jeszcze na kartofla widzę kusi. To tam zwinę już.
Mamy właśnie ostatnie branie. Coś wzięło. Ostatnia ryba na dziś. Karaś, 813 gramów. Pasi. Mamy wędki zwinięte. Idziemy zobaczyć, co złowiliśmy. I już wspominałem, że miałem lepsze dni. Mamy 52 ryby w siatce. Już były takie dni, gdzie miałem ponad 70, właśnie przez cykl 24 godziny. Kierujemy się najpierw do kawiarni, oddać to, co mamy, to, co przyjmują, a resztę sprzedamy na targu rybnym. Co my mamy? Karasie srebrzyste, 4 kilo. Sortuj według wagi. Poproszę 4 sztuki, ten i ten. Super. Płotki, ojej, 7 sztuk, nie mamy 7 sztuk. Płotkę mamy 3. To nici z tego będzie. Krąb nie wziął. Klenia nie złapałem. Jazgarza mam tylko jednego. Powinienem łowić więcej na czerwonego robaka. No ale okej. Okay. Tych trofeów nie złapaliśmy. Nawet bym nie wyciągnął 15 kilo albo 28 kilo. Krąpa złapałbym. Mam wędki na to, ale to jest okaz, więc jego i tak ciężko jest zdorwać. Czyli zarobiliśmy tam około 19 i tutaj mamy 61, to jest jakieś 79 srebra, powiedziałbym. Także dość dobry dzień, pomimo to, że nie było wcale tak dużo, ale widzicie, amur 7 srebra, bardzo dobrze. Do tego ta płotka 1 kilo 4 srebra. Karaś 1,5 kilo, 3 srebra. Także to, co tutaj jest na dole, to najwięcej kasy przynosi. Resztę, no to jak już wspomniałem, sztuka się liczy. Sprzedajemy. Mamy trochę kasy. Będzie na ekwipunek, będzie na nowe rzeczy. Ja się tym oto dialektem żegnam z wami. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, dziękuję za to, że obejrzeliście mój filmik. Zapraszam do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Będą się na nim pojawiać różnego rodzaju symulatory gier. A jakie? Zobaczcie sami. Tymczasem życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!